Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem ogłosić wyniki konkursu na Twój wymarzony skin. W tym momencie Wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka. A jeżeli Ty byś chciał wygrać swój wymarzony skin, wpisuj kod w sklepie Gaming with Farel, subskrybuj kanał, a w sekcji komentarzy napisz, jaki jest Twój wymarzony skin. A w przyszłym odcinku jeden z Was otrzyma ode mnie wartość skina w postaci kodu PSC. Więc bierzcie się do dzieła, Wy mnie wspieracie, a ja robię dla Was co odcinek giveaway'e. Teraz chciałem Was zaprosić na fantastyczny odcinek, gdzie razem z Yoshihito Mayoshim rozbiliśmy się statkiem i odnaleźliśmy zatopiony ląd. Ahoj szczury lądowe, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną Yoshihito Mayoshi. Dzień dobry. Ale salto, salto mortale. Moi drodzy, dzisiaj razem z Yoshi wcielimy się w rolę piratów, którzy ugrzązli na mieliźnie, rozwaliliśmy się chyba o kamień czy coś takiego i musimy się wydostać albo przeżyć na tej bezludnej wyspie. To co, kapitanie? Ty będziesz właśnie majtkiem moim, czy będziesz kapitanem? Ja se mogę być majtkiem, bo jestem u ciebie na kanale. Dobra, no to panie majtek Yoshihito, proszę próg łapek dla widzów ustalić na początku. Próg łapek dla widzów. Słuchajcie, tyle ile teraz sypnę popcornu, tyle ma być. Pyk, o, tutaj słuchajcie było, no wydaje mi się, że tak 9, więc 9000 łap w górę minimum. O kurcze, oto była rewelacja, ja byłaby rewelacja. Ale słuchajcie, no fajny kontencik tutaj, patrzcie, mamy fajny statek, więc no dla takiego ładnego statku przydałoby się tyle lajków. No może byśmy go zreperowali jakoś tymi kurczę, lajkami, nie? Umiesz przekonać człowieka. Dobra, panie Yoshihito, szukajmy czegoś, nie wiem co mamy tu w ogóle znaleźć, czy coś jest tu ukryte, coś tam się przyda. Dobra, no właśnie, widzę, że książki tutaj są, a my no piraci nie potrafimy czytać tak naprawdę. Tak, tak. Jedyne co potrafimy to jeść cytrusy, bo chorujemy na szkorbut. Ale, ale słuchajcie, no, wydaje mi się, że tutaj na tym statku będzie coś przydatnego, żeby użyć do naprawy naszego statku. Chociaż nie wiem, czy nie musimy się ulotnić. Chyba stąd spadamy, wiesz, ten chyba statek jest chyba useless. Wow. Ale rekiny pływają w wodzie. I to kurczę, i na burcie też? O co chodzi? O? O? Majtek nie zgub, nie? O, no właśnie, mam nadzieję, że nie zgubię, ale... Ze strachu narobić ewentualnie w nie możesz. No właśnie, hop. O, chyba zaraz narobię. Hop! Patrz, panie kapitanie, proszę... Jest i moja ukryta moneta zgubiona, dobra. Ukryta moneta. Dobra, majtku, czekaj, gdzie jest mój miecz? Ja mam miecz i ty musisz, jak na filmach, zeskoczyć teraz na dół. Już! Do wody! Ty, udało się. No, jeszcze raz. Proszę, ja cię pcham, a ty zeskakujesz. Ale chyba trzeba trafić na beczkę, co? Chyba trafić na beczkę, no. Ej, to nie będzie takie proste, jak nam się wydawało. Jak w Minecrafcie. O! O! Brawo, majtku Yoshi! Czyść mi teren, kapitan już idzie. O! Ale nie wiem, jak tutaj przeskoczyć wszystko. Parkerem. Wow. No śliskie te beczki, nie powiem, że takie troszeczkę zasiedziały w wodzie. Na tą kładkę próbował pierw. Pięknie. Bravissimo. Dobra, najprostsza droga. Hop. Beczka. Hop. Beczka. Życzę powodzenia, bo hop. Są bardzo... O! O kurde. O kurde. Hop. Taka ala... strefa i się skąpałem. No pokaż, czy tam doskoczysz. A, tędy wskoczyłeś. Dobra, super. To jedę do ciebie. Panie kapitanie. Dobrze, daleko już jesteś. Ja się męczę dalej z masztem. Wszystko przez moją drewnianą nogę. No właśnie. O. Masz checkpointa? Znajduję się, tak. Super, daleko nie ma do niego. Lecę. Chętnie pomogę, panie kapitanie, ale... Hop. Beczka z trotylem. Beczka z z winem. Z rumem. I tu na skałę trzeba wskoczyć. Jestem. Beczka. Deska. Beczka. I jedną drewnianą nogą na lądzie w końcu.
Okej, teraz tutaj jakoś. Tutaj. Co to za drzwi? Hop. Dobra, jestem. Gdzie ten checkpoint? Marynarzu. Dalej, panie kapitanie. Jak mam wejść? Tu na górę? Na kamień? Na beczkę? Tak, na beczkę. Na kamień? Tak. Na ten kamień, na czubek? Tak, chyba. Doskoczę tam na tamten kamień? Oczywiście. Wow, było mega blisko. Teraz na samą górę. Hop, serce stanęło mi w gardle i jestem. Woo! Woo! Wziąłem ze sobą hula hop. Panie kapitanie. Wieje, po prostu wieje. Zobacz, kajaki powywracało. Tak, wieje. Dobra. Najgorsze są te beczki. Tyle tego zacnego trunku się zmarnowało. Dokładnie. Hop, dobra. Jestem na wysepce. Piracka posiadówka. Tak. Po piracku to znaczy biba. Bimbra. Dobre. Zostawcie lajka. Zostawcie lajka. Bimbra. Będziemy wiedzieć, kto chce wpaść na bimbrę i oglądał do tego momentu. Hop! Wow! Co jest? Powiem tak. Jak będziesz zaskakiwał ze skały w kierunku krzaków, od razu cię odbija oponka, więc od razu trzymaj strzałkę do przodu! Dobra, jestem. Jest kolejny checkpoint. Ja mam problem ze strefą tutaj. Właśnie widzę. Wyciągam lunetę i widzę cię, Yoshihito. Ach, ale walnął na dechę. Dobra. Nie traćmy czasu. Zobaczmy, co dalej się dzieje. O, kanibale. Kanibali tu byli, bo dzbanki zbili i na ścianach zaznaczają, ile zjedli osób. Jest jakieś 300 zjedli, więc bądźmy czujni. Będzie 302. Dobra, i po co mi ta beczka tu była? Zrobiłem sobie kółeczko, tak? Super. Dobra, ale zastanówmy się teraz. Tu jest w sumie półka skalna. Tu też jest półka skalna. Cyk, cyk, cyk. Aha. I co dalej? A. Tędy. Ała. Tędy. I prawie jesteśmy u góry. Jest! Jest wejście! Zaznaczę ci wejście. Tutaj. Dobra, uwaga, bo mogą być te kanibale, a słyszałem, że to podstępne bestie. O, tu jest jakieś przejście. Dobra. Drewniany mostek. Idę? Czyżby trzeba było zeskoczyć tutaj na dół? Po desce skoczyć tutaj? I hop! Tutaj? Dokładnie tak. Tak się też stało i mam trzeci checkpoint. Jestem w domku. Czyli to dom? Widzowie, na to jest się, Muminków taki pionowy. To jest chata Muminków. Ale mogą też napisać w sumie w komentarzu. Tak. Dobra, zobaczmy, co się dzieje w tej chacie. Mam bounce pada. Bounce pada masz. Super, po jednym. Wow, a tam u góry kto mieszka? Gulliver? No pewnie, że tak. Chyba Gulliver, dobra. Na pewno. Wychodzimy z tej chatki puchatka. I przyjacielu. Znaczy majtku. Hatfu, przyjacielu, hat majtku. W sumie dobrze to zrobiłeś, bo będzie szybciej. Idziemy teraz na checkpoint i z tego checkpointu musimy przeskoczyć naprzeciwko. Tak mi się wydaje tu. Po czym rozłożyć bounce pad i wskoczyć tu. W jaki sposób tam? Po prostu nabiegnij. Zejdź z tego. O, widziałeś? Nice. Dobra, jesteśmy teraz w jakiejś ala mini dżungli, na której jest parker, już to widzę. To jest chyba parkour po palmach. To makaki budowały, wiesz? Ponoć. Tak? Tak. Skąd pan kapitan wie o tym? Nie wiem. Książkę czytałem, tu żeś mnie zagiął. Bo makaki mają taką przypadłość, że właśnie budują takie deskowe wokół palem. Czyli to był bait. Głupie makaki. Głupie makaki. Panie kapitanie, proszę tutaj zobaczyć. Proszę tutaj co się dzieje? Tutaj moneta jest złota. I wydaje mi się, że musimy przejść w tę stronę. Tutaj o. Tak, po tą monetę, dobra. Tutaj, proszę bardzo, tutaj. O. A ty tamtędy, a ja tędy. I kto był pierwszy? Kapitan. I widzisz, kto tu jest kapitanem? No,
ten, kto nie ma nogi. Tak jest. Tak jest. I oka. Dobra, ale co teraz? Może... Z jakiej to gry? Z jakiej to gry challenge? Mogę mieć pomysł. Jaki masz pomysł? Drogi druhu. Tylko czy tutaj... Czy tutaj... Pirackie przygody. Czym one się wyróżniają, panie kapitanie? Czym... Pirackie przygody? Gdzie znajduje się skarb? Gdzie znajduje się skarb najczęściej, panie kapitanie? I widzowie. Zakopany. Jeszcze jedna rzecz. W Zakopanym. Pod wodospadem. Tak. Brawo. Brawo. Giermku. Raczej ten. Majtku. I co teraz, drogi Majtku? Nie mam pojęcia, ale odkryłem, że tutaj można iść. A może... Dobra, ja zeskoczę niżej. O kurde. Dawaj. Tego się żeś nie spodziewał. Że tu jest checkpoint. Jesteśmy pod wodą. O nie. O nie. Ale żeś to teraz 200 IQ wymyślił. Ale jestem zaskoczony tą miejscówką, stary. Naprawdę, ja też. Ja myślałem, że spadłem pod mapę i nie wiem, co będzie. Widzowie, zostawcie łapeczkę, bo to naprawdę jest super przygoda. Świetny odcinek, subskrybujcie, subskrybujcie mocno. Bo wow. Takich przygód to jeszcze nie widzieliście. Kapitana Farela i Majtka Yoshihito. Tak, dokładnie. Gullivera. No. Aha, dobra, widzisz? Są parkery. Dobrze idziesz. Dobrze te drzwi tutaj były. Tam gdzie drzwi, tam droga. Hop. Ale nie wiedziałem, że tak będzie. O! Skąd ty miałeś impuls, przyjacielu? Majtku. Tutaj znajdują się, na samej górze. Ale... Muszę tutaj wejść? Dowolna Chodzi? Ilość? Jedna. Jedna sztuka tylko. Którą zużyłeś już? Czy generator jest? Każdy, jest każdy generator. Każdy otrzymuje swoją, więc... Gdzie teraz? Mamy się przejść. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że... Tu. Dobra. No, lecę pierwszy. Możliwe, że tam. Ahoj, sztywna noga! Jestem! Dawaj! Dobrze, dobrze, pięknie ci to wyszło. Czyżby przypadkiem nie potrzeba było jeszcze kolejnych granatów? Tam coś jest napisane, ale nie widzę. I co tam jest napisane, mi powiedz? Nie mam pojęcia, ale chyba trzeba będzie wrócić. Dobra, to wracamy. Okej, ja już mam 5 i lecę. Odsuń się. Wow, prawie żem przeleciał. Okej, teraz się skupmy. Ty w złym kierunku chyba poleciałeś. Myślisz, panie kapitanie? Kapitan to wie! No i właśnie, tutaj z pewnością trzeba uderzyć. Znalazłem koniec mapy. Co tam jest napisane? Użyj rifta, żeby iść. A skąd masz rifta? Tutaj znajduje się rift. Już za ciebie idę. I tędy przeskoczyłeś normalnie? Nie. W tamtą stronę, a później kolejnym odbiłem się tutaj. Tu jest napisane, użyj rifta. Okej. Żeby móc ukończyć tę mapę. I stąd się wybiłeś bezpośrednio tam? Zobacz. Tak. Stąd? Na rozbiegu tutaj. O matko bosko. No to ahoj przy... Ahoj, przygoda. A masz tego riftu goła, czy jak? A mogę go podnieść, ale chyba muszę stąd go użyć, prawda? Nie, tak. Dawaj do mnie. Zginąć nie zginiesz. Złapiecie. Złapiecie. I let's go! Jest! Udało nam się opuścić wyspę. Z przodu mamy GG. Wow, ej, zarąbista przygoda. Mega fajnie się bawiłem. Bardzo fajna mapka, tak. Dzięki Yoshi za pomoc w przejściu tej mapki i za odegranie bardzo fajnej roli w postaci Majtka. Zobacz, tam widać ląd daleko. O, no, to jest wyspa, na której walczymy zazwyczaj. Tak jest. Moi drodzy, standardowo przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, no i standardowo wpisujcie kod w sklepie Gaming with Farel. Ja dziękuję wszystkim za wsparcie, trzymajcie się, yo!